tym odcinku zobaczycie, jak powstaje Jeep Avenger. Na początek zagadka. Która kultowa amerykańska marka zyskała elektryczny napęd w zupełnie nowym modelu, zaprojektowanym we Włoszech i produkowanym w Polsce? Oczywiście chodzi o Jeepa Avengera, dostępnego na naszym rynku również w wersji benzynowej. Model ten zdobył tytuł samochodu roku 2023. I wyróżnia się nie tylko interesującym wyglądem, ale także innowacyjnymi technologiami. Avenger oferuje dynamiczną wydajność, wyjątkową ciszę w czasie jazdy i 6 trybów zarządzania trakcją. Dodatkowo zaawansowane systemy bezpieczeństwa zapewniają maksymalną kontrolę, nieustannie wspierając kierowcę na drodze. Samochód został wyposażony w pełni cyfrowy interfejs z powierzchnią ekranów, zegarów i centralnego wyświetlacza przekraczającą 20 cali. Produkcja Avengera oparta jest na nowoczesnej inżynierii robotycznej, co przekłada się na jego jakość i precyzję wykonania. Aby zobaczyć, jak powstaje pierwszy elektryczny model w historii Jeepa, zapraszamy do fabryki Stellantis w Tychach. Zacznijmy od spawalni. Spawalnia, na której się teraz znajdujemy, jest wydziałem w 90% zautomatyzowanym. Pracuje na niej 930 robotów, z czego ponad połowa robotów jest używana do produkcji modelu Jeep. Prosto od podwykonawców trafiają tu wytłoczone elementy karoserii. Najpierw powstaje środkowa część podłogi wraz ze wzmocnieniami pod siedzenie. Kompletowany jest także szkielet środkowy. Do podłogi środkowej roboty dokładają elementy podłogi przedniej, takie jak na przykład nadkola. Gotowa przednia część podłogi przekazywana jest do dalszego montażu. Tu spotyka się z tylną częścią podłogi. Na linii szczepiania podwozia automaty łączą ze sobą obie części, a także dodatkowe wzmocnienia. Na linii nadwozia dokładane są boczne struktury po obu stronach oraz poprzeczki dachu. Teraz czas na najważniejszą stację w spawalni. Bramę ustawiania geometrii. Jest to coś na kształt szablonu, który trwale łączy boki z podwoziem i poprzeczkami. Pracuje nad tym 18 robotów. Po zamontowaniu dachu na linii wykończeniowej dodawane są wszystkie elementy ruchome. To znaczy drzwi, maska silnika czy pokrywa bagażnika. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku Jeepa Avengera pojemność bagażnika wynosi 355 litrów, a jego pokrywa może być unoszona bez użycia rąk, co stanowi wygodne rozwiązanie dla kierowców. Na stacji kontrolnej dwa roboty skanują nadwozie, a doświadczony kontroler wizualnie sprawdza jego powierzchnię. Po zwolnieniu ze spawalni nadwozie przekazywane jest do lakierni. Tutaj karoseria zanurza się w kąpieli z detergentem. Fosforanuje oraz poddaje procesowi kataforezy, przez co zyskuje odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne. Jeszcze płukanie, suszenie, a następnie chłodzenie. Na koniec uszczelnianie, które zapobiega dostawaniu się wody do wnętrza pojazdu. Po przeniesieniu na sanie lakiernicze, karoseria przekazywana jest do kabiny, w której roboty elektrostatycznie pokrywają ją farbą podkładową. Właściwy kolor zapewnia warstwa emali. Do wyboru są lakiery metaliczne i pastelowe. Aby zapewnić lakierowi odpowiednią trwałość i połysk, na nadwozie auta nakłada się trzecią warstwę, transparentną. Tak powstała powłoka jest suszona i utwardzana w piecu. Następnie jakość jej wykonania jest dokładnie sprawdzana. Spójrzcie na ten elektryzujący kolor. Do gotowego nadwozia można teraz zamontować elementy napędu wraz z odpowiednim wyposażeniem. Odwiedzamy dział montażu.
Na linii głównej mamy 137 stanowisk, gdzie montujemy elementy podwozia, nadwozia oraz wnętrza samochodu oraz około 60 stanowisk obok linii, gdzie montujemy elementy do drzwi, deski rozdzielczej oraz podmontowujemy silnik. Najpierw demontowane są drzwi, które zostaną uzbrojone na osobnych stanowiskach. Następnie instaluje się wszystkie wiązki elektryczne, stanowiące unerwienie nowoczesnego samochodu. W dalszej kolejności montowane są pasy bezpieczeństwa oraz deska rozdzielcza, która w przypadku Avengera charakteryzuje się wyjątkowo dużym skowkiem. Łącznie wszystkie przednie skowki mają imponującą pojemność 34 litrów. Komponenty na linie dostarczane są za pomocą wózków autonomicznych. Tu widzimy, jak robot precyzyjnie dopasowuje i wkleja szyby. Jeszcze przyklejane jest logo marki Jeep. Czas złożyć całość. Zawieszenie przednie, tylne, akumulator i silnik elektryczny zostają przygotowane do montażu. Na linii połączenia zespołu napędowego z nadwoziem elementy te są odpowiednio pozycjonowane, a następnie automatycznie dokręcane. Po zamontowaniu wszystkich niezbędnych podzespołów mechanicznych przystępuje się do dodania detali wykończeniowych i elementów stylistycznych stanowiących o DNA marki Jeep. Kratka chłodnicy, trapezoidalne nadkola, odpowiednio zaprojektowane zderzaki i osłony silnika. To akcenty wyróżniające Avengera, a zarazem nawiązujące do tradycji i dziedzictwa jego amerykańskiego wytwórcy. Te elementy wraz z oryginalnymi kołami podkreślają niepowtarzalny design pojazdu. W takiej postaci samochód trafia na linię finalną. Najpierw do stacji napełniania układów, klimatyzacji, chłodniczego i hamulcowego. Następnie montowane są fotele, kierownica i ponownie drzwi. Gotowe auto trafia na kontrolę jakości, stację wstrząsania, gdzie stabilizowany jest układ zawieszenia i wreszcie można uruchomić silnik. Pojazd o własnych siłach podjeżdża na stanowisko ustawiania zbieżności kół, regulacji świateł oraz kalibracji systemów bezpieczeństwa. Na specjalnych rolkach auto rozpędza się do prędkości 120 km na godzinę, a potem trafia pod strumień wody. W ten sposób jest sprawdzana szczelność jego nadwozia. Wybrane losowo samochody wędrują do wewnętrznego obszaru kontroli, gdzie są szczegółowo sprawdzane. Znajdujemy się aktualnie w kabinie, w której wykonujemy oceny estetyki funkcjonowania samochodu. Audytor, wykonując tą pracę, stara się tak patrzeć na samochód, jak gdyby był klientem tego samochodu. Ocenia poprawność dopasowania wszystkich jego zewnętrznych elementów, zwraca uwagę na szczeliny, na wystające profile elementów dodatkowych, na dopasowanie, a następnie ocenia również wnętrze pojazdu, zaczynając od miejsca kierowcy, gdzie spędza najwięcej czasu, ponieważ musi tam ocenić zarówno estetykę, jak i funkcjonowanie tak zwane statyczne, czyli na zatrzymanym pojeździe, elementów, do których ma dostęp kierowca. Głównie tutaj chodzi o cały system informatyczny. Następnie przemieszcza się na siedzenie pasażera z tyłu, ocenia wnękę bagażnika, siedzenie pasażera z drugiej strony i siedzenie pasażera z przodu, kończąc na komorze silnika i na ogólnym sprawdzeniu layoutu wszystkich komponentów silnika. Część testów odbywa się na specjalnie przygotowanym torze, również z elementami jazdy terenowej oraz w warunkach drogowych. Ma to sens, gdyż Jeep wyposażony jest w tak zaawansowaną technologię jak automatyczne rozpoznawanie pieszych i rowerzystów, system rozpoznawania znaków drogowych czy asystenta utrzymywania na pasie ruchu. Nowy Jeep to prawdziwy superbohater, jak na Avengera przystało.